za chwileczkę zaczynać, ale zanim zaczniemy, powiem Państwu, że ten spektakl, który Państwo za chwileczkę zobaczą, to jest najdroższy spektakl w historii polskiego kabaretu. Widzę niedowierzanie na Państwa twarzach, dlatego zaraz to Państwu udowodnimy. W tym celu zaproszę na scenę mojego kolegę Michała. On się tutaj... O, ktoś proszę zobaczyć. To jest moja kolega Michała. No, tak myślę, czym on mógłby być nieślubnym synem, tak mnie Pan zainspirował. Ty mógłbyś być nieślubnym synem... A dobra, to już tego nie będę mówił. Dobrze. Okej, proszę Państwa, teraz uwaga. Zaraz Państwo zobaczą, że kupę kasy włożyliśmy w efekty specjalne. W tym celu, to głupie co powiem, ale proszę o wyciemnienie sali. Proszę zobaczyć. No raczej brawo, to nie są tanie rzeczy, proszę Państwa. Już się opylało przyjść. Już jest ciekawiej niż na meczu. Dokładnie. Ale proszę Państwa, wiadomo, że efekt byłby lepszy w ciemności, ale to jeszcze Państwo przyjdą kiedy indziej. Teraz uwaga, to jeszcze nie jest koniec efektów specjalnych. Teraz w magiczny sposób z tej strony pojawi się, proszę Państwa, czapka. Uwaga, czy ona się już pojawia? Jest, proszę zobaczyć. Ale to nie, dziękuję, ale Państwo są zbyt łaskawi, a ja moderam, proszę Państwa. I uwaga, proszę o zapalenie sali, że tak się wyrażę i... Także... To jest 2-0 dla nas. Tak. Także takie rzeczy, proszę Państwa, na początek właściwie już nie musimy grać. Daj łasicę i się. Zobacz, to dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. Pierwsza randka, sprawa kluczowa dla każdego mężczyzny. Dzisiaj dowiemy się, co robić, ale przede wszystkim, czego nie robić na pierwszej randce. Do wykładu potrzebny nam będzie model. Zapraszam tutaj do mnie modela. Model się pojawił po raz drugi. Teraz wygląda dużo lepiej. Proszę Państwa, on z czasem w trakcie występu będzie miał coraz lepiej, to Państwo zobaczą. Proszę Państwa, model rzeczywiście jest fantastyczny. Powiem Państwu dlaczego. Model powinien stanowić wypadkową różnych typów mężczyzn. A jak patrzymy na twarz tego modela, to słowo wypadkowa jest tu jak najbardziej na miejscu. On się niby obraził, ale ja go znam. Za bardzo kocha publiczność, za chwileczkę do Państwa wróci. Panowie, co jest najważniejsze na pierwszej randce? No pierwsze wrażenie. Od tego, jak się zaprezentujemy, zależy reszta wieczoru, a czasem nawet niestety całe nasze życie. Dlatego powiem tak, nasze pierwsze wejście powinno być bardzo, ale to bardzo efektowne. Można? Można! Nie za nisko? No proszę Państwa, tego wszyscy z bliska nie widzą. Rozpacz. Naprawdę. Już nie podciągaj, bo się przetniesz. Więcej luzu, niech się Pan trochę rozluźni. Na razie jest Pan napięty jak stringi na kaliszu. Więcej luzu. No nie, Panowie, aż tak nie lubmy, bo się dziewczyna będzie stawiać, czy idziemy na randkę, czy na odwyk. To jest przesada. Niech Pan to połączy, troszeczkę luzu, troszeczkę napięcia, taki przyczajony tygrys, ukryty smok. Co to było? Kotek jest głupi, może być. Przy okazji później ściszło. Widzą Państwo, czy jest muzyka, czy nie? On i tak tańczy flamenko, to nie ma żadnego znaczenia. Włączmy, bo nie przestanie. Drugi typ tancerza, bardzo popularny. Widzę, że Pani już wiedzą, o co chodzi. Nie potańczysz. Tak zwany skrywy minimalista. Ten facet ma szczęście, jemu w sukurs przychodzi nowoczesna technika. Proszę Państwa, w dyskotece to wygląda lepiej, bo tam mamy ciemność, tak samo jak przy tych lampkach. Ale proszę się nie martwić, kolega specjalnie teraz dla Państwa będzie symulował ruch poklatkowy. Nie pytaj się co, tylko symuluj. No. To ja Państwa na pół godziny zostawię. Dziękuję bardzo. Ostatni typ tancerza, ale najgroźniejszy. Demon parkietu. Muszą Państwo na niego bardzo uważać. Oskubana mysza. On tak, proszę Państwa, zrobił, bo wcześniej ja robił paluchowy. Wiedziałem, że paluchowa zażyna. Tam patrzyłem na nią kiedyś, to musiała zażynać.
Byłem u niej na lodach, także to jest... A bo ty tańczysz cały czas, no to co nie mówisz, a to z Państwem gada? Proszę Państwa, proszę Państwa uważać, ponieważ ten facet może Wam zrobić krzywdę. Sobie, jak się okazuje też, po tych tanecznych kapuszach dajemy się do walu, bo należy nam się dosłownie od Lobina, na parsteczek alkoholu.